Podświadomość dokonuje pewnych rzeczy dla nas. Steruje funkcjami organizmu, steruje emocjami. Jest odpowiedzialna za realizację naszych marzeń. Wydajemy jej pewne polecenia, a ona je realizuje. Czasem bywa jednak też tak, że choć świadomie coś chcemy, to podświadomość może tego nie chcieć. Do tego nie jest ona ani liniowa, ani logiczna. W konsekwencji, jeśli ktoś ma negatywne przekonanie o czymś, na przykład mówi o kimś, że jest głupi, albo o sobie, że nikt mnie nie kocha, jaki jestem biedny, tak ciężko znaleźć pracę i tym podobne, to podświadomość myśli, mój pan chce doświadczać sytuacji, która potwierdzi, że tamten jest głupi, a jego nikt nie kocha, jest biedny i ciężko mu znaleźć pracę. Rozumiesz? To nie wynika z tego, że życie jest trudne, pieniądze nie chcą napływać i nie ma dobrych ludzi. Tak się dzieje, bo ty tak chcesz. Sami kierujemy naszym życiem. Telefon od Boga nie jest nowym programem, który dany sposób myślenia zastępuje innym, wymyślonym i uważanym przez rozum za sensowny. Telefon od Boga jest przesłaniem dla twojej podświadomości i kieruje cię w stronę twoich ukrytych zdolności. Telefon od Boga ma tylko jedno założenie. Jesteś dzieckiem Boga.